Zasada zachowania pędu jest zasadą, która oprócz zasady zachowania energii i zasady zachowania momentu pędu jest jedną z podstawowych zasad wynikających z właściwości czasu i przestrzeni. Ta zasada wynika z faktu, że nie istnieje wyróżniony układ odniesienia, który przesunięty względem innego inercjalnego układu odniesienia zmieniałby prawa fizyki. One muszą być takie same, niezależnie od tego, czy te prawa fizyki są sprawdzane w jednym inercjalnym układzie odniesienia, czy też w innym, który jest względem tego pierwszego przesunięty. Żeby tę zasadę omówić, przypomnijmy sobie trzecią zasadę dynamiki Newtona. Otóż tę zasadę rozważmy dla takiego prostego przykładu. Mamy dwóch łyżwiarzy, którzy znajdują się na lodzie. To, że są na lodzie, pozwala nam założyć, że nie występuje siła tarcia. No i teraz zakładamy, że jeden łyżwiarz działa na drugiego łyżwiarza z pewną siłą. Ta siła jest równa F2,1 i jest skierowana w prawo. Z taką samą siłą, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, będzie działać łyżwiarz drugi na łyżwiarza pierwszego. A więc te siły F1,2 i F2,1 to są siły, które są ze sobą związane trzecią zasadą dynamiki Newtona, czyli F1,2 jest równe minus F2,1, ta sama wartość, zwroty przeciwne. Oprócz tego oczywiście dla każdego łyżwiarza musimy uwzględnić jeszcze w diagramie sił fakt, że występuje siła ciężkości Q1 i siła, która działa na łyżwiarza ze strony lodu, która podtrzymuje go jak gdyby, czyli siła reakcji. I to samo dotyczy drugiego łyżwiarza. Jednak z punktu widzenia tego ruchu po torze poziomym te siły nie odgrywają żadnej roli, dopóki zakładamy, że ruch się odbywa gładko, to znaczy, że ani jeden, ani drugi łyżwiarz nie podskakują, ani nie wbijają się w lód. Jeżeli mówimy o zasadzie zachowania pędu, to właśnie startujemy z trzeciej zasady dynamiki Newtona dla układu dwóch cząstek, czyli tak jak na tym rysunku poprzednim, mamy dwie cząstki, tam mieliśmy dwóch łyżwiarzy, cząstka 1 i cząstka 2 i siły, jakie działają na nich, są siłami, które mają zwroty przeciwne, a co do wartości są takie same. I teraz dla tego układu dwóch cząstek będziemy analizować, co się będzie działo wtedy, kiedy skorzystamy z postaci drugiej zasady dynamiki Newtona, która mówi, że siła to jest pochodna pędu po czasie. A więc zapiszmy sobie, jaka siła działa na pierwszego łyżwiarza ze strony drugiego łyżwiarza. To jest pochodna zmiany jego pędu, pochodna pędu po czasie. To samo dla drugiego. To jest pochodna pędu drugiego łyżwiarza po czasie. I teraz skorzystajmy z trzeciej zasady dynamiki Newtona. F1,2 równa się minus F2,1. Podstawiając za F1,2 i F2,1 odpowiednio do tego równania to, co tutaj zapisaliśmy za pomocą pędów, czyli siła wyrażona poprzez pędy. A więc F1,2 to jest to wyrażenie, F2,1 to jest to wyrażenie, a więc DP1 po DT równa się minus DP2 po DT. Przenosimy DP2 po DT na lewą stronę, pojawia się znak plus, a po prawej stronie 0. No i mamy tutaj pochodną po czasie z pędu pierwszej cząstki plus pochodna po czasie pędu drugiej cząstki. I możemy skorzystać z równania, które mówi, że pochodna sumy, dwóch wielkości, jest, dwóch funkcji jest równa sumie pochodnych tych funkcji, czyli możemy innymi słowy to d po dt wyciągnąć przed nawias. W nawiasie zostaje p1 plus p2, a więc mamy pochodna z p1 plus p2 po dt jest równa 0. A jeżeli pochodna z sumy tych dwóch wielkości jest równa 0, to znaczy, że ta suma nie może się zmieniać, czyli suma p1 plus p2 to jest całkowity pęd tego układu i on jest niezmienny, ponieważ suma jest stała, bo pochodna z sumy jest równa 0. I pokazaliśmy sobie w ten sposób, jakie warunki muszą być spełnione, żeby pęd układu cząstek dwóch był
żeby był, żeby się nie zmieniał. Otóż musi być to układ izolowany, bo proszę zwrócić uwagę, że ja narysowałam tylko dwie siły, które działają między cząstkami, a nie narysowałam żadnej innej siły, która działałaby na ten układ dwóch cząstek z zewnątrz. Czyli układ musi być izolowany, żeby pęd całkowity układu się nie zmieniał. Czy coś się zmieni, jeśli weźmiemy pod uwagę większą liczbę cząstek? Otóż nie. Dalej, jeśli możemy potraktować, że jest to układ izolowany, to pęd tego układu się nie będzie zmieniał. Będą się oczywiście wymieniały między sobą cząsteczki pędami, ale całkowity pęd układu się nie zmieni. A więc dlaczego nie? Zobaczmy, pęd całego układu to jest suma pędów wszystkich cząstek. Pochodna pędu całego układu to będzie pochodna sumy pędów wszystkich cząstek. Dla każdej cząstki mogę tą pochodną z sumy pędów znowu wstawić poza sumę, czyli to będzie suma pochodnych. Pochodna z sumy jest równa sumie pochodnych funkcji. Nic nowego tu nie powiedzieliśmy w stosunku do tego, co powiedzieliśmy sobie wcześniej. No i teraz do równania na zmianę pochodnej wszystkich cząstek, każdej z cząstek w układzie, muszę wziąć sumę wypadkowych wszystkich sił działających na każdą cząstkę i posumować po wszystkich cząstkach. W skład tych sił będą wchodziły tylko te siły, które są związane z różnymi cząstkami, czyli siła oddziaływania 1 na 3 i 3 na 1, 1 na 2, 2 na 1, 1 na 4, 4 na 1 i tak dalej, i tak dalej. Przy założeniu, że siły zewnętrzne żadne nie działają, to ta suma oczywiście, jeśli posumujemy po wszystkich cząstkach, to tak samo jak było dla dwóch cząstek, będzie równa 0. A jak będzie równa 0, to znaczy, że całkowity pęd układu się nie zmieni. Zasada zachowania pędu jest bardzo często wykorzystywana do rozwiązywania różnych zagadnień, tak jak zasada zachowania energii. Jest to niezwykle wygodna zasada. Będziemy o niej mówić w wykładzie kolejnym, 32. Na razie rozważmy taki prosty przykład. Mamy strzelbę i kula o masie 5 gramów wylatuje z prędkością 300 metrów na sekundę i pytanie jest, ile wynosi prędkość odrzutu strzelby, która ma masę 3 kg oraz jaki jest pęd kuli i strzelby oraz stosunek ich energii kinetycznych. A więc, żeby to zadanie rozwiązać, musimy sobie narysować, jak wygląda wektor pędu, dlatego że jeżeli obowiązuje zasada zachowania pędu, to obowiązują nas reguły, które dotyczą wektorów, bo pęd to wektor. Czyli wyobrażamy sobie, że kula poruszała się w prawo z pewną prędkością, a odrzut nastąpił w lewo z prędkością duże V. No i teraz korzystamy z zasady zachowania pędu. Jeżeli pęd się nie zmienia, to znaczy, że przed wystrzałem całkowity pęd tego układu kulka plus strzelba musi być taki sam jak po wystrzale. Przed wystrzałem pęd całego układu był równy 0, a więc 0, czyli pęd układu kula i strzelba jest równy 0. Po wystrzale musi być też równy 0, ale po wystrzale wiemy, że kula się porusza, a jak się porusza, to musi mieć pęd i spodziewamy się, że skoro kula się poruszyła, to musi nastąpić też ruch strzelby, wiemy to z doświadczenia, i suma jednakowoż pędu i kuli i strzelby nie może być różna od zera, ponieważ wyjściowo taki był pęd. Czyli możemy z tego skorzystać. A więc przed wystrzałem pęd jest równy 0 i po wystrzale pęd musi być równy 0. Ale jak to zrobić, jeżeli kula posiada już pewną prędkość? A jak posiada prędkość, to posiada wektor pędu. Ten wektor pędu oznaczyłam przez P1, strzałka w prawo. No i teraz strzelba musi mieć wektor pędu, który będzie miał dokładnie taką samą wartość i zwrot przeciwny. Bo tylko wtedy, kiedy dodam dwa wektory, które mają zwroty przeciwne, a takie same długości, to suma tych dwóch wektorów da 0. Czyli już wiem, że strzelba musi mieć taki sam pęd co do wartości, jak ta kulka. Jeśli z tego skorzystam, rozpiszę równanie na pęd. To jest pęd kuli plus pęd strzelby. Ich suma musi być równa 0. Pęd, przypominam, to jest masa razy prędkość, to otrzymamy równanie, które będzie w postaci skalarnej następujące. Jak się umawiamy, że w prawo jest z plusem,
kulka ma prędkość plus V, to strzelba w lewo ma prędkość ze znakiem minus. Czyli MV minus MV, czyli zapisujemy to równanie skalarnie, MV minus MV jest równe 0. No i stąd oczywiście prosto możemy policzyć, jaka jest prędkość strzelby. Podstawiając dane w zadaniu, możemy pokazać, że to jest pół metra na sekundę. Wcale nie mało. Zobaczmy teraz, co dalej. To znaczy, odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki jest pęd kuli i strzelby oraz stosunek ich energii kinetycznych, jeszcze mieliśmy powiedzieć, prawda? Czyli pęd kuli oczywiście jest równy pędowi strzelby na podstawie tego, co tutaj narysowaliśmy wcześniej. A więc czy my weźmiemy do obliczenia pędu kuli MV, czy pędu strzelby M duże, V duże, czy odwrotnie, to i tak taka sama wartość wyjdzie, a więc pęd kuli jest równy co do wartości pędowi strzelby. Czyli jak podstawimy dane, na przykład licząc pęd kulki, to będzie masa kulki razy jej prędkość, otrzymamy 1,5 kg razy metr na sekundę. Pęd strzelby jest taki sam. No i w tym całym zadaniu bardzo ciekawe jest, jaki jest stosunek energii kinetycznych tych dwóch obiektów, czyli kulki i strzelby. No to liczymy energię kinetyczną kuli. Energia kinetyczna kuli, zgodnie z równaniem, które znamy, to jest mv kwadrat przez 2. Podstawiamy dane 225 dżuli. Teraz liczymy energię kinetyczną strzelby. Znowu korzystamy z tego samego równania, tylko za m podstawiamy masę strzelby i prędkość kuli, którą policzyliśmy wcześniej. Widzimy, że ta energia kinetyczna strzelby jest dużo mniejsza, 0,375 dżula. No i teraz można porównać je, jak się przekształci wzór, który porównuje te dwie energie kinetyczne. Energia kinetyczna kulki podzielona przez energię kinetyczną tej strzelby. Energia kinetyczna strzelby jest w mianowniku, czyli to jest mv kwadrat przez 2. No i teraz trochę zabawy z wielkościami, które tutaj występują, żeby pokazać po podstawieniu za v, że to jest m małe v małe przez m duże, że otrzymamy wynik, który jest równy stosunkowi mas. I ten wynik jest imponujący, bo to jest aż 600 razy. Prawda? Czyli teraz niezależnie od tego właśnie, jakie to będzie zagadnienie, podczas odrzutu stosunek energii kinetycznych jest równy stosunkowi odwrotności mas. A więc widzimy, że w tym przypadku jest to bardzo duża różnica tych energii kinetycznych, bardzo duży stosunek. Energia kinetyczna, przypominam, EK1 to jest energia kinetyczna kuli, a EK2 energia kinetyczna strzelby. Dziękuję bardzo za uwagę.